Od piątku do piątku, Ryszard Wańka, dobry wieczór. Wraz ze mną w studiu wydarzenia mijających dni komentować będą Rajmund Wełnic, Głoszko-Szaliński, Maciej Gaca, nasz rysownik i Romek Wójcik, Telewizja Zachód. Zaczynamy od 10. gali mocarza gospodarczego. Po raz 10. rozdano statuetki. Kapituła przyznała tytuły i wyróżnienia i na wielkiej gali w kinie Wolność statuetki uroczyście wręczono. 6 kategorii gospodarczych, 2 pozagospodarcze. Jak wam się ta gala podobała, a przede wszystkim co powiecie o laureatach? Ja się cieszę z jednego szczególnie bardzo i wyjątkowo, że doceniono pączki u Radoły. Dawnej. Powiem, że ja też. Ja tam po sąsiedzku mieszkałem przez całe życie. Wcześniej były pączki u Legaja, teraz są u Radoły, tak samo dobre. Cieszę się, bo naprawdę już palców jednej ręki jest za dużo, żeby w Szczecinku znaleźć takie lokalne firmy, które pieką, prawda, na małą skalę, jakieś takie smakołyki, wyroby piekarnicze lokalne, to są jeszcze bracia relscy, obwarzanki, pączki, no i jeszcze do tych takich małych, rodzinnych firm, chociaż już większych, zaliczyłbym tutaj piekarnię pana Kaliszczaka, tak, cukiernie. My więcej nie ma. Nie ma i koniec. No właśnie, ja jestem pod wrażeniem tej firmy, która właśnie tych osób, które zainwestowały w przydomową mleczarnię, w modernizację obory i zakup maszyn. Dziś inwestycja w rolnictwo to jest bardzo, bardzo ryzykowna rzecz. No, niekoniecznie. Wcale tak. Te ekologiczne jest. Produkty tak się chyba dobrze sprzedają. Tak, właśnie na ekologię właśnie niektórzy gospodarze stawiają i Polacy coraz chyba częściej kupują te produkty, bo są i smaczne i zdrowe według zapewnień producenta, a takim małym wytwórniom to chyba należy wierzyć. No jeszcze jedno wyróżnienie, które może zaskoczyło, bo to jest mały producent. Wyróżnienie dla pani, nazwiska nie pamiętam, z Gwdy, która piecze chleb. Ona piecze... A ja ale to już jest taka typowo chałupnicza. To jest chałupnicza robota. Ale... Tak, ja powiem coś takiego, że ci z państwa, którzy nie byli, niech żałują, bo w holu kina można było naprawdę zjeść znakomity chleb gwdowski, wspaniałe twarogi, napić się ekologicznego mleka. Po prostu do degustacji było tam wystawionych mnóstwo fajnych rzeczy. Ale chyba nie będziemy omawiać, prawda, laureatów poszczególnych, bo mamy porozmawiać o tym, co sądzimy o całym konkursie. Ale kończąc po laureatach, to no, że za pączki w porządku. Nie mam nic przeciwko pączkom, bo pączki rzeczywiście smaczne, ale ja osobiście dałbym mu za zwykłe bułki. Bo tam jest tak, że jak się wchodzi do tej jego lokalu, to po prostu czuć piekarnię. No tak, on ma to, gdzie indziej tego za drzwiami zapachu nie ma. Przecież. Tak, ale to jest właśnie dodatkowe. Mi bardziej smakują od pączków jego. A pamiętacie, jak się u Wirkusa wyjeżdżały te bochny na tych dechach, tak, ten zapach pachnące, było coś parujące jeszcze, ale tak. To stare czasy. Sam konkurs, może idea jest słuszna, dobra, aczkolwiek zawsze mi się ta nazwa mocarz gospodarczy tak w tej naszej mizerii, prawda, naszego regionu gospodarczej, tego wysokiego bezrobocia, no tak mi się źle kojarzyło. No, może, ale to taki szczegół, bo idea sama jest zacna. I tak, ale to było podszyte w tym roku wyjątkowo, 10. jubiluszowa uroczystość tego konkursu, podszyta takim smutkiem, goryczą, bo jednym tam z laureatów w poprzednich latach, nie wiem, czy raz, czy dwa razy za swoje wyroby Elmilk dostawał nagrody, a w tym roku, no jeszcze Elmik istnieje, ale już jakby w tym roku nie dostał, jakby już nie istniał. Nawet pamiętam, że starosta, kiedy na wstępie zawsze mówi, przedstawia tą sytuację tak gospodarczą, ile tych firm tutaj jest, małych, dużych, średnich, jacy tutaj aktywni gospodarczo jesteśmy i tam tym jednym ciągiem wymieniał tych naszych potentatów, tak, Kronoszpan, Elmilk, właśnie teraz po prostu tak jakby to sama wypowiedź jak sprzed roku czy sprzed dwóch, tylko że tam Elmilku zabrakło, słowem się do tego nie odniósł, bo to też jest niestety trochę taki znak czasów. Ja tego Elmilku nie mogę naprawdę przeżyć i to jest cios nie tylko dla Szczecinka, dlatego no jednak tak jakby ja zapamiętam tą galę jako tej, na której zabrakło
tej firmy. Już chyba prawdopodobnie nieprędko o jej wyrobach usłyszymy. Ja bym był za tym, żeby ten konkurs jakoś ograniczyć liczbę tych wyróżnień i tych mocarzy, bo ich ciągle przybywa. W tym roku znowu było więcej. Dochodzi już do tego, że nieraz te same firmy dostają po kilku latach ponownie wyróżnienie. No, to akurat nie jest jakiś problem. No, ale jeżeli ktoś ma dobry produkt, jakiś innego rodzaju, czy inwestuje, prawda, no to zmienia się, przekształca, to znaczy, i tak to już dalej. Nie chodzi o produkt. Chodziło chociażby o obecnie to jest nazywany Galeria Aria, tak? Wcześniej dostał pan kiełbasa, obecnie jego żona, bo to jest chyba spółka, tak? Czy no właściwie nic tam się nie zmieniło, troszeczkę no ta ściana została przesunięta, tak, dobudowano kawałek, powiększono powierzchni i ponownie wyróżnienie za te inwestycje. Ale taki jest wybór, wiesz, możemy każdą kategorię, każdą nagrodę dzielić na ten sporo. To jest zmartwienie kapituły, uważam. Tak, dokładnie, mam poważniejsze jest zmartwienie. Jest kapituła, oni o tym decydują, aczkolwiek to, co mówi Roman, to jak sięgniemy pamięcią, to kiedyś to inaczej trochę się nazywało, kto inny to organizował, nie był mocarz gospodarczy, tylko bodajże był człowiek roku. No to jakby te wszystkie, a tam już dochodziło do 70 statuetek, tak jakby tak wszystkich zebrać tych laureatów, tych no nagrodzonych, to zrobiłby się tłok. Natomiast co do tej gali, to bym powiedział tak, że no, oprawa była bardzo ładna. Znakomite prowadzenie pani Agnieszki. Pozdrawiam panią Agnieszkę. Naprawdę bardzo mi się to podobało. W zasadzie brakowało czerwonego dywanu. I jeśli bym miał coś radzić organizatorom na przyszłość, bo na pewno następne edycje będą, to nie bardzo rozumiałem, dlaczego zaklejali te koperty i ten biedny, który odczytywał kto zdobywa tą statuetkę, musiał szarpać się z tą kopertą. No jeżeli na gali Oscarów koperty są niezaklejone, to tutaj też by to zdecydowanie ułatwiło i bardziej elegancko by to wyglądało. To chodziło o dochowanie tajemnicy do ostatniej chwili, żeby to było jak najbardziej... No, ale przecież... Generalnie dobrze są jeszcze takie firmy, które sobie radzą całkiem dobrze i one jeszcze, prawda, ciągną ten że powiem, wózek. Ja tylko, taka uwaga, bo sama idea jest fajna, mi się podoba. Ja bym tylko tak z marszu wykluczył z tego konkursu instytucje publiczne, samorządy. No naprawdę. No, firmy prywatne nie mają. Zostawmy tam biznes, nawet niech to będą na przykład może spółki komunalne, bo one też, prawda, jakieś tam sferę usług obsługują. Mamy całkiem żwawy sektor prywatny. I naprawdę no, nagradzanie samorządów, prawda, że tam, no nie wiem, park zrobiły czy coś takiego. No, akurat w tym roku było za zamek. No, inwestycja sama, nic jej nie można zarzucić, ale ona, powiedzmy sobie, ona była sfinansowana no, z naszych podatków, tak, z naszych pieniędzy. No, to do tego dołożyli się ci prywatni przedsiębiorcy, którzy że to w końcu zrobił po tylu latach, ale no to... Tak, tam nominację miał jeszcze Biały Bór bodajże za centralny plac miasta, podobnie Barwice za centralny plac miasta, no ale akurat tam nagród nie było, no i dobrze. To był super mocarz, tak. Dla firmy Kronospan. Pan dyrektor Aleksandrowicz w swojej przemowie, to jest moje takie wrażenie i moje zdanie, z tej całej wypowiedzi wynikało, że najpierw takie postraszenie mieszkańców, że jeżeli my się stąd wyniesiemy, tutaj będzie Detroit, tak jak Detroit i pustynia, a więc dajcie nam spokój, robimy to, kiedyś będzie lepiej, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Tylko dodam, że firma przegrała proces, właściwie mieszkańcy wygrali proces z Kronospanem o zaprzestanie emisji odorów i pylenie, tak, więc takie wystąpienie i później po panu Aleksandrowiczu wyróżnienie dla Fundacji Karłowskiego z Juchowa, to w 100% popieram, to jest produkcja ekologiczna, ta firma zatrudnia
już ponad 100 osób, a więc duża liczba osób, nie tylko z terenu gminy Borne-Sulinowo, ale również ze Szczecinka ludzie tam pracują. No i ta wypowiedź jak gdyby kontrastowała z wypowiedzią pana Aleksandrowicza, przedstawiciela firmy z Juchowa. On mówi, że oni stawiają na ekologię, takie współistnienie harmonijne z przyrodą. Zresztą za to trzymał, czyli Wilk City obstacał, dostali ekolodzy, dostał Kronoszpan. Za to przedstawiciel firmy z Juchowa otrzymał gromkie brawa, a ta nominacja akurat i ta nagroda na pewno w filmie się należała. Tak, to były mocarze dziesięciolecia. Tutaj, jeżeli jesteśmy przy Kronospanie, to trzeba powiedzieć, że w tej chwili Kronospan zacznie mieć trochę większe problemy niż wyrok Sądu Okręgowego z procesu siedmioro kontra Kronospan o zaniechanie emisji. Pojawiła się taka dyrektywa Unii Europejskiej, dyrektywa IPPC, według której w ciągu najbliższych 3 lat firmy przemysłu drzewnego, właśnie te produkujące płyty drewnopochodne, będą musiały ograniczyć swoje uciążliwości w stosunku do terenu, na którym są położone. Co to oznacza dla Kronospanu? Otóż zgodnie z takimi batami, czyli jak gdyby takimi paragrafami, które tam są zapisane w tej dyrektywie europejskiej, to są jak gdyby takie rozporządzenia, no musi ograniczyć emisję pyłów do ponad 90% bodajże, a substancji zapachowych o ponad 80%, również dotyczy to wszelkich innych substancji szkodliwych. A więc firmy czekają milionowe wydatki, żeby móc sprostać tej dyrektywie. No ale to jest 2017 rok, tak? No tak, no to, a to jest zaledwie 3 lata. No nie, niecałe 2,5 roku powiedzmy. No to firma już powinna teraz te inwestycje zacząć realizować, bo ona nie zdąży do 2017 roku. Więc nie czarujmy się, to nie będzie tak, że w 2017 roku będzie 1 stycznia 2017 i tam się stanie cud. No tak nie będzie. Lobby, to przetwórstwa drzewnego bardzo mocno działa tutaj u nas, działa w Parlamencie Europejskim. Ale nie obronili tej dyrektywy. I prawdopodobnie dojdzie do tego, że u nas będzie taki okres przejściowy. Ja podejrzewam z 5 lat. I także 2017 to jest, można między bajki włożyć, bo gdyby oni mieli zdążyć spełnić te wszystkie regulacje i te nakazy, to na pewno do 2017 nie zdążą. To jest potężna inwestycja, 2 lata tego na pewno nie zrobią, to nie ma nawet na to szans, chyba że stanie się cud. No chociażby dlatego ten okres pewno przejściowy zabiegają, żeby te inwestycje i finansowo i, że tak powiem, inwestycyjnie zrealizować. Ja myślę, że dobrze, że coś takiego jest, że... Ale teraz też baty obowiązują. Nie, tak, tak, to są, ale one obowiązują w zupełnie innym zakresie i przede wszystkim inne branże. Tak, no, ale obowiązują i co? Ale nie obowiązywały tych firm produkujących... Ale, tak, ja trochę nawiążę do tej wypowiedzi, którą przytoczyłeś dyrektora Kronospanu, że bez tej firmy Szczecinek i region czeka zapaść gospodarcza, no bo taka jest prawda. Spójrzmy sobie prawdę w oczy, tak? Ja nie wiem, czy tak będzie, mam nadzieję, że nie, bo jeżeli na wszystkie firmy w Unii Europejskiej i w Polsce będą miały takie same zasady, to może ta płyta taka podłogowa czy meblowa, którą przemysł używa, ona podrożeje, bo będzie musiała podrożeć. No nie ma cudów, tak? Jeżeli ale te technologie się wdroży i będzie się potem je obsługiwać, to się musi w cenie odbić. Czyli wszyscy będą mieli takie same warunki brzegowe i tutaj nic to nie powinno zmienić dla istnienia firmy w Szczecinku i miejsc pracy i tak dalej. Jeżeli by tak miało nie być, a jesteśmy krajem brzegowym Unii Europejskiej, także dla takiej firmy jak Kronospan przeniesienie produkcji na wschód, na Ukrainę, na Białoruś nie jest żadnym problemem. Już mają wielką fabrykę na Białorusi w Smorgoniach. Jeżeli Ale w Rosji nie mogą Excela wyświetli księgowy i powie, o kurczę, to nas tyle będzie kosztować, to nas tyle będzie kosztować.
to zastanówmy się, czy tej produkcji, tak, bo świat się globalizuje. No ale czy ale my w Rosji nie mogą wybudować, nie mogą się przesunąć. Ale na Białorusi wybudowali. Ale na Białorusi wybudowali. No tak, ale jeżeli uznają, że tam mają surowiec, mają jeszcze tańszą siłę roboczą, nie mają tych kosztownych wymogów ekologicznych, ja wcale nie mówię, że to nie jest argument, żeby tych wymogów nie było, tak, to po prostu ktoś zrobi tak jak z Elmilkiem, tak, sobie po prostu przełoży, tak, z jednej strony tabelki na drugą. Ale i mu się to tam w perspektywie szczerze 10, powiedzmy, lat będzie bilansowało. I zobaczymy, ale ja mam nadzieję, że skoro wszyscy będą mieli takie same warunki, te firmy będą musiały to wprowadzić, ale albo się zawinąć, no to Szczecinek z tego wyjdzie obronną ręką. No ale to Rajmo, te argumenty, tak powielasz właśnie argumenty pana Aleksandrowicza, ale dajcie nam spokój, bo jak coś, to się wyniesiemy. No tak też. No nie, w tej mówić chwili my już nie, no nie powiem, mamy nic do powiedzenia. Po prostu. Ja rozumiem, że gdyby ta firma stąd się wyniosła, no to w Szczecinku, no faktycznie, no byłoby dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy, o handel również. No ale są jakieś granice. No. Są jakieś granice. No i wreszcie może dojdzie do tego, że ten zakład nie będzie tak uciążliwy, bo on tam, że uciążliwy będzie, to w jakiś sposób będzie na pewno. No, ale chociażby ja bym sobie firma życzył, żeby firma istniała, nie, chociażby, i spełniała te nowe, no, oczywiście, normy. No ale, no ale były tak, podpisane porozumienie z panem burmistrzem. To ja nie wiem, po co to było, jeżeli oni wiedzieli, że nie spełnią tych norm na bank. Wybudowano ten generator gorącego powietrza. No ja nie wiem, Roman, ale w Polsce te uciążliwości w ogóle się. Ale po co to się robi? W Polsce działa kilka przynajmniej firm przetwarzających drewno na płyto. W Karlinie jest, nie jest uciążliwa. No, ale w Karlinie to jest kilka kilometrów od miasta. Nie, ale nie jest uciążliwa, tam nie ma smrodu. No, jest, z tego, jest, ale jest, nie ma takiego jest, smrodu, jest, nie ma, pyl, nie ma jest, pylenia. Jest mniejsza skala produkcji, to jest to raz. Skala produkcji, ale nie ma pylenia. Jest, ale to już nie dzielmy włosa na czworo, tak? Jeżeli firma i w Karlinie, i w Żorach, i w Wieruszowie, i gdzie tam jeszcze te fabryki są. I wszystkie inne fabryki typu IKEA i tak dalej, one też te firmy w ogóle wszystkie produkujące. Ja jestem za, płyty, jak najbardziej, popieram. Płyty, meble i tak dalej, one wszystkie będą podlegały tym batom, które są zawarte w tej ostatniej dyrektywie IPPC. No ale teraz jest taka fabryka, no ciągle do tego, to jest argument przytaczany przez TERE, oni otrzymali jakieś tam dokumenty ale techniczne. Ale jest druga taka sama fabryka wybudowana w Czechach. Nowa fabryka, która już działa na podstawie tych nowych technologii, w ogóle nie jest uciążliwa. I ta w Salzburgu jest nieuciążliwa, czyli to tam jest inne prawo, u nas jest inne. No nie, no to prawo jest podobne, te rygory są podobne, tylko po prostu instytucje, samorządy po prostu nie potrafią tego albo nie chcą wyegzekwować. No, jest takie przyzwolenie, a tak nie powinno być. Akurat, skoro o ten temat zahaczyłeś, to jestem brałem udział w takim spotkaniu pod Białym Borem, gdzie no, dosyć niespodziewanie, przynajmniej dla mieszkańców, pojawił się problem budowy farmy wiatrowej, tak, potężnych tych elektrowni wiatrowych. Po sto kilkadziesiąt metrów, ma ich tam powstać ponad 40, no i mieszkańcy teraz protestują, bo czują się osaczeni. Rzeczywiście, jak spojrzałem na mapę, to tych wiatraków tam w tym rejonie Drzonowo, Przybrda, Stępień jest masa. Się obawiają różnych zagrożeń, tak, hałasu, no, niszczenia krajobrazu. Nie, bo jeżeli o tych i tak dalej, wiatrakach. Ale nie, ale ja powiem, bo mówimy o tym, prawda, że jakieś inne normy na zachodzie i inne u nas obowiązują. I poniekąd masz rację, tak? Lokują u nas w krajach takich jak Rumunia te fermy wiatrowe, bo tam na przykład taki się pojawił argument, no brutalny dla nas, tak? Brutalny. Możemy udawać, że, prawda, że z czymś się, prawda, niczym nie różnimy. W Bawarii na przykład uchwalono takie prawo, że wiatraki nie mogą stanąć bliżej niż dziesięciokrotność wysokości tego wiatraka. To jak one mają po sto kilkadziesiąt metrów, no to jest powiedzmy kilometr półtora, tak? Od siedzib, a u nas 500 od siedzib metrów ludzkich, nie? I taki jeden z mieszkańców zadał pytanie, to my się tutaj różnimy się czymś od Bawarii, no i przedstawiciel tej fundacji, która tam, no, trochę zamilkł, tak, tym argumentem. No rzeczywiście,
Ale my musimy czymś przyciągać, tak? No nie wiem, tanią siłą roboczą. To znaczy nie patrząc na konsekwencje. Ale musimy patrzeć na konsekwencje. Musimy patrzeć, oczywiście, że tak, tylko że jak będziemy tak patrzeć, albo inna historia, inwestycja taka wielka, o którą walczyli tam w ostatniej, tak rzutem na Stargard szczeciński i Września Volkswagen. Fabryka Volkswagena, tak? I jedni i drudzy stanęli na głowie, tak, żeby tą inwestycję przyciągnąć. Duże. I co zwyciężyło? No jednak ten inwestor ulokował się pod Wrześnią, bo tam może nawet nie tyle miał lepsze warunki takie startowe, ale ma siłę roboczą, tak, wykwalifikowaną, drogi, infrastrukturę i tak dalej. No to jest brutalne prawo, że tak powiem, rynku. A prawo dżungli. Można tak powiedzieć. No, prawo dżungli, no. Jeżeli firma, wracam do Knonuszmany, że ona funkcjonuje tutaj w naszym mieście już ponad 20 lat, to ja rozumiem 10, 15 lat, ale później coś trzeba zacząć robić, bo te skutki się w jakiś sposób później kumulują. Ale teraz właśnie rysuje się szansa, ale to jest zadanie właśnie dla samorządów. Samorządy tak naprawdę, burmistrz podpisał porozumienie, które o budowie instalacji, no i co ta instalacja dała, po co to było? To było po prostu takie piarowskie działanie, nie oszukujmy się. Ale w tej chwili, jeżeli chodzi o przepisy unijne, tu żadnego pierowskiego działania nie będzie. W 2017 roku skończy się. Jeżeli nie w 2017, to w 2020, ale się skończy. Maćku, ty chciałeś coś powiedzieć. No ja powiem tak, że ja już się zupełnie w tym wszystkim pogubiłem. I jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu była barykada i po dwóch stronach barykady walczące z sobą strony, czyli z jednej strony byli mieszkańcy, z drugiej strony był Kronospan zdaniem mieszkańców truł, Kronospan twierdził, że nie truje. Potem okazało się, że trzeba coś poprawiać w tym Kronospanie i poprawiano. Potem były kolejne poprawki, potem było porozumienie. To ja się zastanawiam, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego nagle Unia ma nas zbawić? To jednak jest źle? No. Nie rozumiem tego. Unia nie wymyśliła tego prawa dla Szczecina. No tak, ale jeżeli to tam jest prawo, wszystko, ale jeżeli będzie obowiązywało w całej Unii Europejskiej. Drogi Ryszardzie, ale jeżeli tam jest wszystko dobrze, to ale Unia nie rozumie tej paniki, że oni tam coś jeszcze będą musieli robić. No, mówię, wiem tyle, że nie wiem nic, teraz wiem, że Unia wszystko ale za nas miejmy nadzieję, załatwi. Że właśnie ta dyrektywa to niech załatwia. A przynajmniej zmusi Kronospan do Unia działania. Za nas tego nie załatwi. No nie traktujmy Unii jak jakiegoś cudownego, nie wiem, zjawiska, które rozwiąże wszystkie problemy. Ale my nie traktujemy Unii jako cudowne zjawisko. U nas również jest prawo obowiązujące, tylko ono nie jest przestrzegane, respektowane, a dzieje się to z różnych często niewyjaśnionych po prostu powodów. Dzieje się to u nas o wiele za wolno, tak można to skwitować. Przy całej masie instytucji, które za to odpowiadają. Za to, tak. Dobra, im szybciej te uciążliwości znikną, tym lepiej. No, im szybciej, mówiąc, tym lepiej. Tak. Byle nie z firmą. Raz zmieńmy temat, ale pozostańmy przy obiektach budowlanych. Dzisiaj była taka wielka akcja wspierająca właśnie budowę hospicjum świętego Franciszka z Asyżu, czyli Pola Nadziei, które zakwitły w Szczecinku po raz szósty. Jak wam się podoba taka akcja? No mi się podoba, pogoda była ładna. 308 wolontariuszy, no, tego jeszcze nie było. I to było porywające, bo od takiego po zdecydowanie tylko większe osoby. Wolontariusze, tak jak bo byłem w mieście akurat, no, mało aktywnie działali według mnie. Tak. Niektórzy, nie wszyscy. Mało aktywnie, nie podchodzili. Mieszkańcy wręcz sami często podchodzili. I, no to no dobrze, że może mieli takie wyliczenie, żeby nie nastawać ale ludzi niektórzy, na ulicy. Nie mieszkańcy, ale no, goście powiedzmy z ościennych miejscowości, oni nawet nie wiedzieli chyba o tej akcji, nie wiedzieli co to jest, a więc trzeba było troszeczkę aktywnie. No ale na pewno ja wierzę w to, że ten rekord z ubiegłego roku 16 tysięcy, tak. No, zostanie pobity, bo tych wolontariuszy było dużo. Ładna pogoda, wielu wolontariuszy. Akcja trwała dłużej niż w roku ubiegłym, a więc na pewno te puszki będą pełniejsze. Ci organizatorzy tej zbiórki się, zresztą to, bo to jest nie tylko ta kwestia,
która się odbyła, bo to jest jakiś tam szereg działań w szkołach, jakieś tam kiermasze, jakieś sprzedaży ciast, nie wiem dokładnie, co to się tam odbyło i dlatego tam za jakiś czas dopiero za jakiś czas tam poznamy te efekty i zawsze się organizatorzy skrupulatnie rozliczają, że prawda, bo oni też ponoszą jakieś koszty, tak, to są jakieś ulotki, jakieś tam, prawda, chociażby te, nie wiem, czy te kwiatki im funduje sponsor, ale zawsze tam pamiętam koło 3000 wydatków takich wydatków z tym związanych było i dobrze, bo prawda, nie ma darmowej zupy. Nawet taka akcja charytatywna kosztuje, tak, bo to jest praca ludzi, którzy tam przy tym chodzą, prawda, z MOPS-u, to w ramach z tego, nawet jeżeli to robią w ramach swoich obowiązków, no to jest za to płacone. I całe szczęście, że ma taki absurdalny, pamiętacie, tak kilka ładnych lat temu w Sławnie bodajże, tam jest taka akcja charytatywna, dziewczynka z zapałkami. W Sianowie, przepraszam, tak. Też zbierają na jakiś cel charytatywny i tam burmistrz wpadł na pomysł, żeby uhonorować organizatorów, tych wolontariuszy takim pomnikiem. Dziewczynki z zapałkami. Dosyć koszmarna w ogóle taka rzeźba była, ale to nie o to chodzi, bo ta rzeźba kosztowała 30 par tysięcy, a w ramach tej akcji przez ileś lat zebrano kilkanaście tysięcy. I także... No ale to czasami... Ale jedno jest piękne, że słuchajcie, młodzi ludzie jak widzą, że cel jest słuszny, że jest jakaś idea, to zobaczcie, jak młodzi ludzie bardzo chętnie do takich rzeczy przystępują. I to jest piękne. No właśnie, i to jest bardzo piękne. A jeszcze nie powiedzieliśmy, na co zbierane były. I tu właśnie jest ta nadzieja, bo pieniądze z tej zbiórki zasilają konto budowy hospicjum świętego Franciszka. Tak, ja powiem szczerze, że od dawna taka żadna inicjatywa w naszym tutaj regionie, mieście, powiecie, bo to się rozszerza też poza powiat nawet. Ja nawet dzisiaj rozmawiałem z grupką wolontariuszy z Okonka, co prawda uczniów szczecineckich szkół, ale oni znają tutaj sprawę, wiedzą na co kwestują. Zresztą świadomość tego jest duża naprawdę wśród mieszkańców i przypomnijmy, że i Liga Kobiet Polskich, i Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, tak. Mnóstwo tych akcji jest. Powiatach również zbierają. Ja wiem, ale wiecie, jak mamy ten cel, tak, w postaci, że już widzimy tam coś wyrosło, coś się buduje, coś powstaje, tak jak na ulicy Bukowej, to i te odpisy z 1% są większe, rekordowo, tak, duże i ta zbiórka też nowa dosyć na cmentarzu, no, trafia pod konkretny cel, także ja super. Ja i właściwie poza tam pewnymi kwotami, czy też materiałem budowlanym, który z 2 razy starostwo chyba kupiło do tej pory, to cała ta inwestycja jest finansowana społecznie. No, złe słowo może się kojarzyć akurat w tym wypadku, ale wolontaryjnie, tak, z własnej kieszeni, z własnych podatków. Praca tych ludzi, praca wielu firm, nieodpłatna, projektantów. Może to dlatego tak powoli idzie, prawda, no ale idzie. No ale co parę miesięcy tam jest, widać, że coś się dzieje. Byliśmy jakiś czas temu w parafii pod wezwaniem się tego Franciszka z Asyżu, no i ksiądz Kowalewski mówi, że tu cały czas musi się coś dziać, bo ja mówię, że można by było na chwilę przerwać. Nie, mówię, musi się coś dziać cały czas, powolutku, chociaż 2 osoby, żeby pracowały, żeby to się w jakiś sposób, chociaż pieniędzy tych brakuje, ale posuwało, później te pieniądze się pojawiają, prace nabierają tempa. No i to hospicjum już stoi, tak na zewnątrz to wygląda już całkiem okazale, ale wewnątrz wykończenie jeszcze, jeszcze tak, pochłonie duże kwoty. Tak, i te kwitnące żonkile, te rozdawane dzisiaj żonkile, symbole nadziei właśnie, one też rodzą tą nową nadzieję, że bardzo szybko powstanie ten obiekt, naprawdę bardzo potrzebny, bo tak naprawdę to nikt nie wie, dla kogo on będzie potrzebny, kto tam się znajdzie. Tam się znaleźć może każdy i o tym trzeba pamiętać. Ale teraz coś bardziej optymistycznego. Przed nami święta wielkanocne, a więc 2 dni wielkiej laby, można powiedzieć, obżarstwa, bab, mazurków przygotowań. Jak tam panowie? No właśnie, jak tam udzielić? Malujemy jajeczka. Już pobalowałeś? Nie, ja mam taką swoją metodę, ale o tym jutro będę szczegółowo mówił, jak to robić. No, nie zdradzę tajemnicy. Natomiast jeszcze oprócz tych jajeczek, koszyczków, tych zajączków, baranków, kurczaczków, jest zawsze poniedziałek i tu słyszę, że nie będzie problemu. Bo będzie z nieba. Bo podobno ma padać. To zależy, która prognoza. Najwyższe święta to nie tylko
Śmigus, Dyngus i Pisanki, mam nadzieję. Ja sobie po raz kolejny, ostatnio telewizja pokazała pasję Mela Gibsona. Powiem szczerze, no, film ma już ponad 10 lat, dalej cały czas jest aktualny. Dalej wciska fotel, daje trochę do myślenia. Myślę, że znajdziemy chwilę czasu w tych świętach, żeby właśnie pomyśleć, że to jest święto Zmartwychwstania Pańskiego i jest jakieś przesłanie, prawda, niesie nadzieję i nie tylko skończy się, prawda, na tym obżarstwie i pewno czasami gdzieniegdzie na jakimś kieliszku czegoś bardzo głębszego. Bardzo słusznie i podniośle kolega mówi, ale jednak ta obrzędowość u nas zwycięża, jak wykazują wszelkie badania. Dlatego tak o tej obrzędowości powiedziałem. No ale jeszcze moglibyśmy mówić o orszaku Niedzieli Palmowej, ostatniej wieczerzy w kinie Wolność, przygotowywanej już od bodajże 9 lat, tak? 9 lat. Przez ostatnia wieczerza 9 lat, czwarty raz w kinie Wolność. I drugi orszak. Drugi orszak Niedzieli Palmowej, jedyny w Polsce jak do tej pory, bo odbywają się procesje z palmami, ale to są zupełnie inne. No i jeszcze powiedzmy, chyba najbardziej aktywna parafia na tym polu i ksiądz Marek Kowalewski. Maciupeńka parafia, najmniejsza w mieście. Najmniejsza parafia w mieście, a wychodząca do mieszkańców z taką dużą propozycją. Właśnie się dość często zastanawiałem, jak to się dzieje. Biorą udział w tym orszaku, czy Trzech Króli, czy tak może Niedzieli Palmowej. No, dosyć duże rzeczy mieszkańców Szczecinka. Wygląda to całkiem okazale. Jeśli można, ja jednak wrócę do lanego poniedziałku. Tak. Prosiłbym tutaj, może za pośrednictwem kamer, prosiłbym tych, którzy chcą lać wodę, żeby robili to oszczędnie. Tych, którzy są oblewani, żeby byli wyrozumiali, bo jednak obyczaj. I muszę powiedzieć tak, to zawsze, słuchajcie, było. Ja muszę wam się przyznać, że jednej rzeczy, jak byłem małym chłopcem, a to było, przyznacie, bardzo, bardzo dawno temu, to wpadłem na zupełnie idiotyczny pomysł ze swoim starszym bratem. Rozwinęliśmy wąż, bo mieszkaliśmy w takim domku z ogródkiem i rozwinęliśmy wąż do podlewania ogródka i akurat ludzie szli z kościoła i myśmy zrobili im lany poniedziałek. A potem z tym, ojciec, że potem ojciec zdjął pasek, bo wtedy nie można było tych fundacji, tak, które broniły biedne dzieci. I mieliśmy też lany poniedziałek. I dlatego przed takim lanym poniedziałkiem to bym wszystkich przestrzegał. I dlatego sobie pozwoliłem o lanym poniedziałku uczynić rysuneczek. A my wszystkim Państwu życzymy zdrowych, spokojnych świąt. Smacznego jajka i oczywiście, abyśmy się spotkali po tych świętach w tym samym gronie. W radośniejszym nastroju. Rajmund Pełnik, Maciej Gacar, Maciej Kucik, Ryszard Bańka, żegnamy się z Państwem.